Cześć, witajcie. Dzisiaj drugi odcinek kursusów moich widzów, więc lecimy. Kursusów mamy około 10, 9 chyba dokładnie, tak, 9. Pierwszego podesłał 3P Power. Witam, od 1987 roku moje gospodarstwo jest wyposażone w ciągnik rolniczy C360 3P. Zastąpił nam starego Zetora 3011. Historia. Pisanie do gminy o przydział na traktor, parę lat czekania i w końcu ciągnik wjechał na moje gospodarstwo. Przez ponad 30 lat robił za głównego konia pociągowego. Od 2014 roku zastąpił go Zetor Major 80, jednak stosuję Ursusa do nawożenia. Odpalać trzeba na popych. No, fajny trzypek. W stanie nie najgorszym. Więc kolejnym Ursusem, którego podesłał Bizonek, jest to Ursus C4011. Przedstawiam Ursusa C4011, rocznik 1969. Nie jest u mnie od nowości, ciągnik przeszedł remont blacharski. Pozdrawiam Bizonek, również siebie Bizonek pozdrawiam. Ursus, fajna 40, podoba mi się. Remont blacharski, mówisz? No, widać, nie jest jakaś taka wyklepana, ale to widać, że nie jest jakaś najnowsza maska. Ale fajnie, fajnie wygląda. Więc lecimy z kolejnym Ursusem, a mam dopiero 2 minuty filmu, muszę wolniej czytać. Kolejnego podesłał Davix V11. Cześć, piszę do ciebie ponownie, ponieważ nie powiedziałem ci, jakie to Ursusy. Pierwszy to czerwony Ursus C335 ze wspomaganiem, a drugi to C360. Pozdrawiam, Dawid, również pozdrawiam. Co do 35, fajna, naprawdę bardzo fajna, mało spotykane w Polsce, bo 35 to z tego, co mi się kojarzy, możecie napisać, to były chyba na eksport. I 55 też naprawdę, 55 czy 60? Tak, 55. A nie, 60, przepraszam. Bo na lampy spojrzałem, na pszczółki. Bo to są lampy od 55 zwane pszczółkami. Więc tak, lecimy sobie z kolejnym Ursusem, którego podesłał Gazel Rolnik. Witam, przysyłam zdjęcie mojego Ursusa C330, popularnego ciapka. Ta 30 jest od nowości w naszym gospodarstwie. Rocznik to 1986, chyba ostatnie wydanie, z tego co się orientuję. Tura kupiliśmy w 2004 roku. Ciapek do tego roku wykonywał największą robotę w gospodarstwie. Czy to ładowanie bel, przewracanie siana itp. Ponieważ kupiliśmy w tym roku Fenda z turem i teraz Fend będzie wykonywał największą robotę. Pierwszy taki remont dopiero został wykonany w 2012 roku od kupna traktora. Pozdrawiam Gazel Rolnika, pozdrawiam ciebie Gazel. Fajnie się 30 naprawdę wygląda. Jeszcze na tym zdjęciu jest mega sztosik. Podoba mi się to zdjęcie. Fajne, 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 fajne. Dobra, mam połowę, a jeszcze muszę nakręcić trochę tego filmu, żeby był dłuższy. Lecimy z kolejnymi Ursusami, który podesłał Gier Breziński, albo nie wiem. Nie wiem, bo GR Breznicki. Nie wiem, jak źle przeczytałem, sorry. Ale lecimy. Siema Agrolis. Siema. Mam dwa Ursusy. Jeden to C360 produkcji 1982. 5 lat temu był remont. Traktor ładnie pracuje. A drugi to C330, rok produkcji 1979. Remont był robiony 10 lat temu. Traktor ładnie pracuje. C360 jest od 2008 roku, a C330 jest od 1990 roku.
Pozdrawiam, pozdrawiam ciebie. Również fajne ulicy. 60 mi się podoba. 30 też jest ładna. Naprawdę spoczko są. 60 to chyba tam stoi z beczką na wodę czy na gnojówkę. Napisał teraz Kasper. I naprawdę w tym Ursusie się zakochałem. Po prostu nie mogę się na to zdjęcie napatrzeć. Wysyłam Ursusika C325. Ursus już nie pracuje intensywnie jak kiedyś, chociaż ostatnio jak remontowaliśmy statum dla jego kolegi rozsiewacz Amazon 1000 litrów, to podniósł i kręcił. Teraz stoi z kosiarką rotacyjną. Mam nadzieję, że wysyłam dobre zdjęcie, bo miałem w tym samym folderze zdjęcie ładowarki. Tak, dobre wysłałeś. Fajna akcja z tą ładowarką, ale nie. Serio, propsy za takiego pięknego Ursusika, że taka 25 zwana, no niektórzy zwali kogucikiem. Naprawdę masz piękna, piękny kolor czerwony. Ale lecimy dalej. Kolejnego Ursusa w dzisiejszym odcinku podesłał Kacper 2. Nie no, pisał Kacper, bo pisał się Kacper, ale ja sobie nazwałem go Kacper 2. Bo drugi Kacper w dzisiejszym odcinku. Ursus C330M, rok produkcji 1990. Pracuje na 3-hektarowym polu. Ciągnik ma czysty silnik, niezalany, garażowany, bez remontu, nigdy nie był w remoncie. Dziękuję i pozdrawiam również ciebie, pozdrawiam Kacper. Też mam 30MK akurat. To też jest bez remontu, bez niczego, tylko przedni błotnik się trochę wygiął, bo w lesie była wykorzystywana. Bez remontu, bez niczego. Więc lecimy sobie z kolejnym. Chyba mnie trochę bierze. Niedobrze. Kolejnego Ursusa podesłał Krzysiek, a to dwa nawet Ursusy. Witam, oto moje dwa Ursusy. Pierwszy to Ursus C360 z 75, a drugi Ursus C363P z 84. Ciepło i serdecznie pozdrawiam. Również ciebie ciepło i serdecznie pozdrawiam. Ursusy naprawdę fajne. Nie są w jakimś super stanie, ale są. Nawet chyba to jest rejestracja na 30. To jest rejestracja, czy co tam taka blacha jest zdarta już? Możesz napisać w komentarzu, jeżeli to oglądasz. Widzę fajny opryskiwacz. No i 60 też fajna. 3P, no. Fajny pomarańczowy kolorek. Kabina czeska, z tego co mi się wydaje. Możesz napisać, jaką on robił pracę polową, bo wygląda to jakbym miał to powiedzieć, wałowanie, ale wałowaniem to nie jest. Chyba to jest równanie pola, bo tu widzę takie dwa profile. Możesz napisać. I widzę powiększone chyba obciążniki, bo jest raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, a chyba oryginalnie sześć, tak mi się wydaje. Lecimy z ostatnim Ursusem, którego podesłał Paweł. I jest to Ursus C360. O, tak, to jest C360. 60 u nas od nowości, jest to główny ciągnik na gospodarstwie i rocznie obrabia 20 hektarów. Jak główny, to naprawdę props, że takim mam się chce robić na 20. Chociaż znam takie gospodarstwa, które robią 20 hektarów. A, widzę, z boku jeszcze jakiś inny ciągnik. Więc nie wykonuje wszystkich prac, ale fajna. Tutaj historia z gniecono maską wyświetli wam się na koniec filmu, bo nie chce mi się tego dogrywać. Teraz wam się gdzieś pewnie wyświetli, bo nie chce mi się tego dogrywać, a musiałbym to znaleźć, więc po prostu teraz wam się gdzieś tu na dole wyświetla na ekranie, nie wiem w którym miejscu, ale jeszcze pomyślałem właśnie czemu, bo napisał nam Paweł na czacie ostatnio, na premierze był chyba.
I co? To były wszystkie ursusy, więc było na tyle w tym odcinku. Możecie w komentarzu napisać, jaki zrobić kolejny odcinek. A jeżeli macie ursusy, wysyłajcie, bo fajna seria, mi się już podoba. Możecie wysyłać je w komentarzu na maila. Możecie, jeżeli macie kanał na YouTubie, wysłać link. Jeżeli tam jest ten ursus, to wtedy też będzie mi łatwiej, bo wrzucę sobie po prostu może na miastkę jakiegoś filmu, gdzie jest po prostu pokazany ten ursus. I to będzie dla mnie fajne też, bo mógłbym urozmaicić odcinek. Więc było na tyle w tym odcinku i się z wami żegnam. Na razie, cześć.